Ten sześciokąt jest w całości wypełniony kolorem różowym. Całe wnętrze ma zapełnione. Możemy powiedzieć, że przedstawia on jedną całość. Cały jest zapełniony na różowo. Teraz chciałbym, żebyście zastanowili się, które z tych pozostałych sześciokątów są zapełnione różowym kolorem w dwóch trzecich. Czyli naszym celem jest znalezienie sześciokątów zakolorowanych na różowo w dwóch trzecich. W takim razie zatrzymajcie ten film i policzcie sami. Zakładam, że już się zastanowiliście i wiecie, które z nich reprezentują dwie trzecie. Popracujmy teraz nad tym wspólnie. Kiedy myślimy kategoriami trzecich części całości, w tym przypadku są to konkretnie dwie trzecie, to zawsze chcemy podzielić całość na trzy równe części. Narysuję jeszcze jeden sześciokąt i podzielę go na trzy równe części. To jest środek sześciokąta. Jedna linia, druga, trzecia. I mamy trzy równe części. Pierwsza, druga, trzecia. Śmiesznie wyszło, bo wygląda jak sześcian narysowany w aksonometrii prostokątnej. Nie o to chodziło. Chciałem narysować sześciokąt, ale może tak zostać. Każdy z tych rąbów to jedna trzecia sześciokąta. To jest jedna trzecia, to jest jedna trzecia i to jest jedna trzecia. A nam chodzi o dwie trzecie, czyli o dwie takie jedne trzecie, dwa takie kawałki. Czyli to jest pierwsza, jedna trzecia. A to jest druga 1 trzecia. I teraz dwie trzecie tego sześciokąta są różowe. Podejrzewam, co sobie teraz myślicie. W porządku, byłoby łatwo, gdyby te wszystkie sześciokąty były podzielone na trzecie części, ale nie są podzielone. No tak, każda z tych figur podzielona jest na 1, 2, 3, 4, 5, 6 równych części. Są podzielone na szóste części całości. Ile takich szóstych części całości musielibyśmy pokolorować, żeby oznaczały to samo, co dwie trzecie? Powiedziałbym, żebyście nie przejmowali się za bardzo, bo wszystko, czego nam potrzeba, to taki sześciokąt podzielony już na trzecie części, przemalować tak, żeby był podzielony na szóste części. Jak to zrobić? Prosta sprawa. Każdą z tych trzecich części podzielimy jeszcze na dwie równe. O tak. Ta jedna trzecia na pół, ta jedna trzecia na dwie równe, i ta też na dwie równe części. Mieliśmy przed chwilą sześciokąt podzielony na trzy równe części, każdą z nich podzieliliśmy jeszcze bardziej na dwie równe części, i teraz mamy sześciokąt podzielony na sześć równych części. Teraz zajmujemy się szóstymi częściami figury. Ile szóstych musimy mieć, żeby oznaczały to samo co dwie trzecie. Wystarczy, że policzymy, ile szóstych części jest zakolorowanych. 1, 2, trzy, cztery szóste. Cztery szóste to to samo co dwie trzecie. Inaczej możemy na to spojrzeć tak. W każdej z tych figur zakolorowane cztery części z sześciu są równoznaczne z dwoma częściami z trzech, z dwoma trzecimi. Jeżeli spojrzymy na zakolorowane 4, z sześciu i na zakolorowane 2 z trzech, to kształt tego zakolorowania jest taki sam. No to się przyjrzyjmy. W tym mamy 1, 2, 3, 4 części z 6. 4 szóste są różowe, co oznacza to samo, co 2 trzecie. Ten reprezentuje 2 trzecie. Ten ma tylko 1, 2 części zakolorowane. 2 z 6 to nie to samo, co 4 szóste. Co oznaczałoby również 2 trzecie. To są 2 szóste, a chcemy 2 trzecie. Czyli ten się nie nadaje. W tym. 1, 2, 3, 4, 4 części z 6 są wypełnione różem, czyli ten też oznacza 2 trzecie i ostatni 1, 2, 3, 4 z 6 ma zakreślone, co oznacza 4 szóste, czyli również oznacza to 2 trzecie. No i zrobione.